Siema wszystkim, moi drodzy, jestem Soła, my się znajdujemy na działce, na której spędziłem moje pierwsze wakacje, znaczy nie pierwsze w życiu, tylko pierwsze lata wakacji, bo byliśmy tutaj do dziadków wysyłani przez rodziców z rodzeństwem i tu ogólnie dzisiaj się moja rodzina zebrała, więc stoją samochody i oni tam dalej palą ognisko, możesz pokazać. A dzisiaj kamerzystą jest Dominik, mój bratanek, ale się nie pokaże pewnie. Co wam tu mogę na miejscu pokazać, bo idziemy nad jeziorko przez las. Ogólnie to jest pod Radomiem. I ten domek wydawał mi się kiedyś większy, cała działka mi się wydawała kiedyś większa. W ogóle były tu różne rzeczy. W tej szopie na przykład, kilka takich szybko historii. W tej szopie było jedzenie dla kurek trzymane i było dużo myszy. I była tu jeszcze druga szopa obok, ale to w tej szopie łapaliśmy myszy, bo pamiętam. Jak zobaczycie, to są takie szpary pod spodem. Myśmy tam wchodzili i w sęki wsadzali butelki. Ogólnie były różne pułapki na myszy, typu na przykład zwój papy leżał. I na końcu zwoja papy był słoik, więc jak mysz uciekała przez niego, to wpadała do słoika. I myśmy zawsze wieczorem wchodzili do tego i tupali, i wszystkie myszy wpadały do butelek i słoików, i żeśmy je później trzymali w akwarium sobie całe wakacje i hodowali, nie? A na koniec żeśmy je wypuścili, żeby nie było, żeśmy topili myszy albo coś. Były psy, był domek na drzewie, który jest już ścięty. Ogólnie jest tu w ogóle zarośnięte, bo nikt na tej działce jakby nie przebywa od wielu lat. Ja tutaj chyba ostatni raz byłem, nie wiem, 18 lat temu. 17. Zobaczcie sobie ten domek, jak on wygląda. Jest taki dość oldschoolowy, jeszcze chyba tym blachą falistą pokryty. Anteny są niezłe na takich patykach. Telewizor był taki stary jakiś, wiecie, taki super oldschoolowy stary telewizor. Zresztą możemy do środka wejść, weź pokazuj domek. Tam jeszcze był garaż. To wszystko zostało po tym, jak dziadek zmarł i już myśmy później tam nie przyjeżdżali. Znaczy myśmy już wcześniej przestali przyjeżdżać, po prostu byliśmy starsi. No to tutaj to niestety ruiną i jeszcze do tego sąsiedzi przyszli to okraść wszystko. Ale ściany się trzymają, chodź do góry, Mimik. O, i tu są schody, na których się można zabić. Czekajcie. Dobra, idziemy. Tu było akwarium na myszy. Tu stało akwarium na myszy. Tu stało, a na przykład pod schodami było miejsce, gdzie co roku rosła ta kania czubajka, taki grzyb wielki, co się na jajecznicę z niego robiło. I tu wchodzimy, tu nie ma prądu, nie ma światła, więc może być ciemno. Tu była łazienka, no nic nie widać, ale są kafelki, zimna woda oczywiście była. Nawet nie wiem, czy bieżąca. Tutaj było pomieszczenie, kuchnia, weź tu podejść do okna. Podejść do okna, tu widzę jakieś zdjęcia. Stary dziadek jest na zdjęciach, gdzieś tam moja siostra. No nie musisz tak blisko pokazywać, bo to może ktoś sobie nie życzyć na przykład. Jak widzicie, aneks kuchenny, podejdę tutaj. Tutaj były śniadania i obiady przygotowywane i babcia przychodziła. Nie masz co wchodzić tu, bo i tak nic nie widać, odsuń się. No może lepiej te lodówki nie otwierać, bo jeszcze coś wyskoczy. Babcia przywoziła jedzenie tam na przykład codziennie albo raz na dwa dni. A myśmy tu jakby całe dwa miesiące spędzali. A że rodzeństwa mam czwórkę, to czasem było nas całkiem sporo. I jeszcze na górze, te schody to nawet takie nowe, powiem, ale nie wiem, czy nie jest w ogóle warto tam wchodzić. Wiesz co, ja zerknę. Ale jak, o fuck, ale pajęczyny. Dobra, nie wchodzę. Całe poddasze jest, jak widzieliście, ten budynek jest taki, kurde, ja bym tam wszedł, ale się boję. Tu jest na przykład ul, pokaż ul. Kiedyś był na górze ul szerszeni i dziadek się ubrał w takie różne pszczelarskie rzeczy i dużo koszul. I ul szerszeni wyrzucał przez okno. Ich dziadka pokąsały. A później trzy były takie pod sufitem i mi na głowie wylądowały. Też mnie pokąsały. Myślałem, że umrę. Ale przeżyłem, bo jestem tutaj. No więc myśmy spali tam na górze, na poddaszu, na takich materacach. Sobie. Dobra, wychodzimy stąd. Uważaj, żebyś się nie zabił. No i aktywności tu były różne. Na przykład zbieraliśmy korę z drzew. Zbieraliśmy korę z drzew. Nie wiem, czy tu się da taką znaleźć gdzieś. I korniki ją jadły i myśmy myśleli, że to są egipskie hieroglify i żeśmy na przykład w szopie robili całą wystawkę z tych kor różnych, albo patyków takich objedzonych, też mieliśmy wystawę najładniejszych patyków. Albo żeśmy tu właśnie wychodzili z działki i teraz wychodzimy z działki. Tu jeszcze się żółwie nam kiedyś zgubiły, bo się pasły nasze żółwie wolno. Co jeszcze? Tam daleko z tyłu były taki, jak to się nazywa, ogródek za płotem, żeby kury nie wydziobały. I w tym ogródku, co ty pokazujesz, sufit? No dobra, pokaż bramę, jaka piękna. I w tym ogródku były różne owoce i warzywa, do babcia uprawiała, myśmy też tam pomagali. A tu w ogóle było takie drzewo i widzę, że już chyba się udało,
bo kiedyś babcia mówiła, żebyśmy je podlewali z nocnika sikami, bo jak byliśmy na górze, to nikomu się w nocy nie chciało schodzić na dół, żeby się nie zabił. To był nocnik. I zawsze rano babcia mówiła, żeby te wszystko z nocnika wylać tutaj do tego. Wylać pod, nie wiem co, jakaś tu była sosna czy coś. Już jej nie ma, więc chyba umarła w końcu. No jak tak będziesz szedł, to się przewrócisz. No idź sobie na przykład za mną. No, 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 dokładnie, spoko. No i co jeszcze? Aha, tych w ogóle tu rzeczy nie było. Tu są jakieś płoty, już się ludzie, znaczy tu się nie pobudowali, ale może mieli zamiar. Jakiś hydrant, tego też nie było. Tu żeśmy chodzili w tą stronę po mech i żeśmy robili kolekcję mchów. Każdy, bo mchy były bardzo różne, bardzo ładne. Niektóre kwitły, niektóre takie... Ogólnie była cała taka dolinka mchów. Nie wiem, gdzie to mogło być. A tu dzwoneczki rosną, czy jak to się nazywa? Nie wiem. Są takie kwiatki białe i tego też jest tu pełno. I ogólnie kleszcze na przykład też mogą być. Ta, w jednej części działki są takie wielkie paprocie. Tam na pewno są kleszcze. Mój brat teraz ściemnia przed rodziną swoją tam przy ognisku, że tu nie ma żadnych kleszczy, żeby się dzieci nie bały. I żona, ale jak dla mnie to tu zawsze były kleszcze i było ich pełno. No ja nie wiem, czy my dojdziemy do tego jeziorka. I wszystko tu kiedyś było takie, no tak daleko było wszędzie. I ta działka była taka duża i ten domek, o jest kawałek, patrzcie. Widzicie mech? Pokaż, tu jest cały kawałek mchu, weź tam zrób zoom. Widzicie taki mech? Pewnie go nie widzicie, bo jest ten, bo jest ciemno. Bo tego GoPro to w ogóle w taki, nawet takim, wiecie, w cieniu nie nagrywa nic kompletnie. No, ale była tu kraina mchów. A tam gdzieś był skansen. Ale nie wiem. I ogólnie nie było tu tak zarośnięte, bo jeździliśmy na motorynce z dużą prędkością. Mój brat siedział na przodzie, a ja na bagażniku siedziałem. I normalnie sobie sunąłem na motorynce. Nie wiem, czy nam się uda dojść do tego. To jeziorko mi się wydaje, że było... Patrz, tu kleszcze na cię zeskoczą. To już masz pewniak, 100%, że kleszcz. One tak robią. No, z tymi kleszczami to tu było tak dziennie się kilkanaście z siebie wyciągało. No, a psy to w ogóle już miały pełno. I po drodze na jeziorko, pamiętam jak by to było dzisiaj, była piaskowa górka. Piaskowa górka to była górka, w której kopali piach. Chyba nielegalnie nawet. A ona w ogóle wyglądała, ta górka, z takim wałem mi się kojarzyła, jakby przeciwpowodziowym. I była tak jakby w pół przekopana i można było, o może to jest nawet, o nie, ta górka była gigantyczna, pamiętam, ale ja też miałem 8 lat, 10, to mogło mi się wydawać. No, fajny taki las. Ten las jest spoko, bo ma takie, to jest taki typowy las, że ma szyszki na ziemi, ma igły, ściółkę taką fajną. A nie takie lasy jak czasem, że wszystko... Znaczy tu akurat teraz to tak jak patrzę, to wszystko zarosło. Nie było tak kiedyś. Może to globalne ocieplenie? Albo nie wiem co. Było więcej takiego czegoś jak tu na ścieżce, a mniej takich zarośniętych tych. Mniej takich zarośniętych chaszczy dookoła. Mi się wydaje, że my źle idziemy. Na pewno w lewo? Na pewno. 100% jesteś pewien. Ja słyszałem, że w prawo mieliśmy iść. Nie mogliśmy iść prosto, tak jak ja pamiętam, że się chodziło. Bo pokazuj bardziej tak do góry, żeby ludzie mogli widzieć, co się tam dzieje. Że ptaki ćwierkają, że przyroda. No rzeczywiście, tu jest po prawej płot ode mnie. To oznacza, że nie mogliśmy właśnie przejść tą drogą, którą ja kiedyś przechodziłem. Czyli po prostu prosto z działki się szło. Coś mi wleciało do oka. Tu są tysiące komarów, nie? Ja się posmarowałem. Kamerzysta nie mógł, patrz. Tu kleszcz na pewno. Zobacz sobie od dołu, gdzie siedzą. Zobacz, jak będą na ciebie skakać i pić krew. Widzę już jakieś światło przed nami. To musi być piaskowa górka. Czuję to. Czuję to, że to będzie piaskowa górka. Chwila niepewności. No, chwila niepewności jest. To właśnie na tej działce sobie kiedyś poparzyłem obydwie stopy. Miałem bardzo głębokie poparzenia. Wlazłem w ognisko, jak je gasiłem. To już kiedyś o tym opowiadałem. Ono było tak na ziemi, a ja chciałem zalać je wodą. I wszedłem w nie, w ten żar. Wylałem wodę i się dopiero wtedy skapnąłem, że mam nogi w żarze. No i już było wtedy za późno. Było po moich stopach. Ale skóra mi zeszła. Coś tam.
jest piaskowa górka. Nie, to nie jest piaskowa górka. To jest piaskowa górka. Ha, ha, ha. Popatrz. Wiedziałem, że tu jest piaskowa górka. Ale co oni ją tak skopali? Tam jest piaskowa górka. Widzisz? Chodź, idziemy. Widzisz, jak tu jest super? I myśmy wchodzili na te wydmy piaskowej górki i z nich sobie skakali na dół, albo tak fajnie się wkopywało w nie z boku. Jakby podkopywało las. Super zabawa to była, piaskowa. Co o tym myślisz? No, że spoko. No, spoko. To byś tylko przed komputerem siedział i przed telefonem. A tak kiedyś było, tak się kiedyś bawiliśmy. No. I zawsze się łapało tych korzeni, żeby wyjść na górę i taka żywica na rękach. Ja czuję teraz ten zapach. To jest zapach wspomnień z dzieciństwa. Nie? Ty tą rękę trzymasz, jakbyś miał steadicama takiego, co? Ach, moi drodzy. Patrzę teraz, czy jakiś kleszcz po mnie nie chodzi. Posmarowałem się takim mocnym preparatem, co to kobiety w ciąży i dzieci nie mogą używać. Znaczy on jest mocny u nas chyba. 30% DET. Ja nie mogłem, ale użyłem. I co, musiałeś się pokazać? Musiałem. No to teraz... Teraz wszystkie dziewczyny już będą pisać. A może nie, a może chłopcy będą pisać na przykład. Nie wiemy tego. Bateria mi się skończy. Jak nagle się film przerwie, to znaczy, że mi się skończyła bateria. Już jesteśmy blisko stawów, tak mi się wydaje. Tam w tych stawach skończymy film. To jest piaskowa górka, to jest na pewno to. Tylko problem jakby polega na tym, że ta piaskowa górka, to co ma po jednej stronie, miała po drugiej stronie również. A teraz my idziemy jakby w tej piaskowej górce i wydaje mi się, że oni ją po prostu przez te ileśnaście lat całą skopali. No popatrz, odwróć się w drugą stronę. Tu była górka, taka jak tu po prawej. Tylko, że ona była bardziej pionowa, nie była taka wyjeżdżona. I tu też była taka bardziej pionowa, po prostu było tak przez nią przecięte. I z tego właśnie żeśmy na dół sobie skakali. Bardzo super zabawa, polecam. Aż się zmęczyłem tym chodzeniem po lesie. To idziemy dalej. Co tu jeszcze za historię? Tam jak się gdzieś da... W ogóle ten las to był taki las, który się nigdy nie kończy, nie? Więc jak żeśmy z dziadkiem poszli na papierówki, jabłka, to była cała wyprawa, najprawdopodobniej to jest 10 minut pewnie w tamtą stronę, w prawo gdzieś, ale tak było. Były takie miejscówki typu mrowisko leśnych mrówek na przykład. I to zawsze żeśmy koło mrowiska przechodzili, ja już wtedy wiedziałem, gdzie idę, tak? Albo na przykład miejscówka było, że tam wyrzucają śmieci miejscowi. I to jak widziałem te śmieci, to już wiedziałem, gdzie jestem w lesie. No właśnie, droga na papierówki, droga do domu też była, czyli na autobus do Radomia. Co tam jeszcze? Czekaj, bo to się tu gdzieś szło. No i dobrze idziemy, popatrz, droga się znalazła. No, dla małego dziecka to były takie dość znaczące miejsca. Nie było tu za bardzo żadnych sąsiadów. Był pan Rusek. Nie wiem, czy on był Ruskiem, czy nie. Ale tak na niego mówiliśmy. Jakaś tam sąsiadka, sąsiad. Ale myśmy za bardzo za płot nie wychodzili sami. No chyba, że właśnie brat mnie brał na motorynkę. Albo ten, albo żeśmy szli nad wodę. Albo na papierówki. No, trzeba było zbierać papierówki. I ten, szyszki żeśmy zbierali cały sezon, żeby na wakacje zimowe, znaczy ferie zimowe, żeby było czym palić w tym, w piecu. To się szyszki zbierało. I szyszki żeśmy do piecyka wrzucali. Oczywiście piec był na drewno, na szyszki, na cokolwiek się tam wrzuciło. No. I na szyszkach zawsze żeśmy na tym piecyku kładli grzyby, które żeśmy znaleźli. A z grzybów wychodziły robaki. I nie trzeba było szukać tych nierobaczywych, bo nawet jak się robaczywki znalazło, to wszystkie robaki po przecięciu grzyba i tak po plasterkowaniu, położeniu na gorącym wysuwały główki i umierały. Tak było. Jesteśmy na miejscu. Czujesz to? Podniecenie czy nie? Czy czujesz komary? Bo tu widzę, że pełno jakichś rowów z wodą. No właśnie mnie zżerają. No. Pomimo to, że się... To jest tutaj. Mhm. No ładnie. A nad jeziorko to jest staw w ogóle rybny chyba. To są takie stawy rybne. Tutaj ludzie przychodzili, były tam jedna czy dwie plaże. Plus jeszcze stanowisko do łamania kręgosłupów. Taka skocznia jakby. I myśmy tam czasem sobie ponton na przykład brali.
Właśnie pompowali ponton na pontonie, gdzieś pływali w szuwary. Były wielkie ważki. Ważki gryzą, pamiętajcie, uważajcie na ważki. Ważki gryzą. Co jeszcze? Na działce była studnia. W studni były żaby wodne, bo były żaby te wodne i ropuchy. Żaba wodna była taka bardziej zwinna, a ropucha była taka lepsza w macaniu. Taka była, można jej było tak brzuch naciskać, ona była taka delikatna. Podobno kurzawki pod tym wyskakiwały, ale to chyba ściema jest. No. Zgadza się, wszystko tak jak zapamiętałem. Ale tu są stawy. No może tego rowu nie pamiętam, żeby taki rów był po drodze. Jak się tu tak czuję, że tam, ale my tu w prawo powinniśmy iść. A nie, jest dobrze. No i popatrz ludzi, no pokazuj tam co widać, a nie mnie i kawałek kurde drogi. Dobra, jest całkiem nieźle. Tu się młodzież kąpie. Młodzież kąpie, tylko ludzi nie nagrywaj, bo mnie później będą gonić, że nie chcą być pokazywani. Chodź tutaj staniemy sobie, bo tam już się kąpią, nie będziemy go nagich ludzi. No ale nie mnie pokazuj, tylko stawy. Jakie kamerzysty się dorobiłem. Młody, niedoświadczony. O, jest lina nawet. Patrz jak skaczą z liny. To jest właśnie tam przy stanowisku do łamania kręgosłupów. No. Widzisz, ktoś tam chce być na wideo. Jacyś lokalsi to są. Nie nagrywaj lokalsów, bo później będą, że nie chcą. Albo będą chcieli royalty pieniądze, nie? No. I to by był koniec mojej historii z tych rejonów. Nie, nie. My znamy te miejsca bardzo dobrze. Bardzo dobrze? Bardzo dobrze znamy te miejsca. Tak. Bardzo. Możesz pokazać kolegę, bo chcesz być... A ja też mogę być sławny. Też możesz być sławny również. Ja już jestem sławny. Dobra. To bardzo dobrze, dobra. Trzymajcie się wszyscy. Czy my trzęsiesz? Trzęsę gołębiowiem drugim. Co jest gołębiow drugi? Gołębiow drugi to jest najlepsze osiedle w Radomiu. Gołębiow drugi to jest najlepsze osiedle w Radomiu. Słyszeliście. Właśnie kończymy, zaraz ci powiem, okej? Okay? Dobra, trzymajcie się wszyscy, cześć. Co nagrywacie?